Cześć wam wszystkim, Sesony, ja jestem CEO, to przed wami kolejny odcinek Beyond Good and Evil, oczywiście wersja na 20-lecie, czyli remaster. Panie powiem, dostaliśmy wiadomość. Mr. Castellac wishes to meet you on Black Isle as soon as possible. There are a lot of units at stake. Okej, okay, tak, to jest właśnie nasz cel na Czarnej Wyspie. Tak, to było na Czarnej Wyspie, dokładnie. Mamy też w ogóle kompas. To było też w oryginale, jak pamiętam dobrze. Czarna Wyspa, miasto, fabryka. Ogólnie ten nasz pojazd, w którym się poruszamy, to jest podróżkowiec. To oznacza, basically, że możemy wyjechać sobie na przykład... Wow, wow, wow! Wow! Hey, Jane, a school of blue scorpion fish. Bet you that'd interest the science center. A! Mamy to! Okej. Okay. Oh. From the same family as the scorpion fish. Very difficult to photograph. 2600, fajnie. Jeszcze 4 będziemy mieli perłę, spoko. Pierwszy raz będziemy się wybierać do miasta, które jest właśnie za tą bramą. Ale, tak jak mówię, nasz pojazd, to jest podróżkowiec, więc możemy wyjechać sobie na przykład tutaj, na tym piach. I z tego co pamiętam, tutaj właśnie mamy takie rzeczy schowane przed nami jeszcze. Grota szabrowników, o właśnie. I tych grot jest kilka, jak pamiętam dobrze. Okej. Okay. To polega na tym, że będziemy mieli tutaj szabrownika. Looters! Oni zabierają nam hajs i musimy ich złapać, basically. To jest taki tory przeszkód, który musimy naszym podróżkowcem pokonać. Więc gonimy dziadów. Możemy ich strzelać, ale to nam się na razie po prostu nie opłaca, bo i tak musimy go dogonić na sam koniec. Możemy go strzelać, ale to i tak nic nie da. Musimy cały tory przeszkód przejść. Tak, tak, tak. Mamy te skrzynki po drodze, które nam dają jednostki też, nie? O, widzicie? I ktoś zapytał mnie niskocie, czy się po prostu gra lepiej w tą grę niż się grało kiedyś. Powiem szczerze, musimy zagrać w oryginał, żeby porównać. Ale ogólnie wydaje mi się, że gra się lepiej, albo ja już się bardziej wyrobiłem w grach. Jedno z dwóch. Jedno z dwóch. Jak widzicie, idzie mi nie najgorzej. A kiedyś szło mi to bardzo topornie, więc mi się wydaje, że są kontrolki trochę poprawione. Mimo, że Ubisoft napisał, że taka jest kompletnie niezmieniona, ale tutaj idzie mi fenomenalnie, a pamiętam, że nie szło mi tak fenomenalnie kiedyś. Oj, pamiętam to. Tak, tych grud jest kilka, także... Teraz pamiętam, chyba jeszcze jest perła do zdobycia. No patrzcie, jak mi zajebiście idzie, mój Boże. Więc dostałem tutaj jednostek i że mi zabrał. Tak całkowicie szczerze, już mam chyba więcej. To, tu jeszcze jest skrzynka. Chyba się uda, chyba się uda. Z zebraniem wszystkiego. Tak, tu jest koniec już. There we go! Pięknie, udało się. O, dawaj jednostki, jest pipeła. Łup szabrowników, let's go. Mamy dwie pełne. Co, frajerzyno? Nice. Udało się. Okej, okay, więc to była jedna z tych gród. O, w ogóle mamy noc. Zastała nas noc. Tam jest kolejna plaża. Wiem, że do jednego z tych da się dostać teraz już. Ale nie do wszystkich. Wiem, że potem się będzie można dostać w inne miejsca. Na przykład, tu mamy te bariery. Jak zresztą widzicie, jak one się załadują. O, i my teraz nie możemy tutaj przejść kompletnie, zero. Nic nie możemy tutaj zrobić. Ale będziemy mogli przez to potem przeskoczyć i pozwiedzać sobie tamtą stronę. Więc mówię, ta gra jest naprawdę duża. Dużo mniej rzeczy tutaj jest dostępne do zrobienia. Więc ja tą grę będę robił na 100%, przynajmniej postaram się. Niekoniecznie z achievementami, ale z perłami na pewno i wszystkie zdjęcia chcę porobić. Legowisko Voraxa, No to nie gra szabrowników, tylko legowisko Voraxa. Voraxa nie mamy z tego sfotografowanego jeszcze. Więc by się przydało. Dzień dobry. Gdzie my tu zaszliśmy? Czekaj. Czy tu w ogóle mieliśmy iść teraz? halo, dzień dobry. Możemy G zapisać. Więc kozak, zapiszmy sobie w takim razie. Wiedzieli co i jak. Aha. Dobra, kozatko. Co my tu w ogóle mamy? Halo? Uhuhu, panie! Powiększenie zdrowia, zajebiście. Czyli tak czy siak warto tutaj iść. 4 punkty zdrowia, zajebiście.
I te właśnie rzeczy, które nam powiększają zdrowie, możemy też dać naszym postaciom. What the fuck, żabolce! Ale dziwne, wyglądają jak takie małe halki. Co jest? Okej. Translation Erectus? received. I'll file it right away. Bufo Erectus się nazywały te. Spoko, wiesz co? Wyglądają buff, to trzeba przyznać. Jak one kurwa śmiesznie wyglądają. A nie przejdziemy tu. Let's go. Nie przejdziemy tu jeszcze. Oh, not equipped for that. Dokładnie, więc tu musimy przyjść później, jak odblokujemy właśnie narzędzie, które nam pozwoli tutaj pójść. Ale przynajmniej zrobiliśmy zdjęcie żabie. To jest plus. Więc mimo wszystko owocnie. No i przede wszystkim mamy powiększenie zdrowia, co jest po prostu absolutnie kozackie. Dawałem gałkę w prawo, a ten kowek raz mi skręcił w lewo. Bez sensu, no ale. Ale no cóż, dobra, bo ja nie mogę się doczekać. Muszę zobaczyć, jak wygląda miasto. Muszę zobaczyć, jak wygląda miasto, bo po prostu nie wytrzymam psychicznie. Szkoda, że nocą, ale może akurat będzie na scenie dzień w tym momencie. Tu w ogóle nie możemy płynąć jeszcze, ponieważ mamy tą machinę tutaj, która nam uniemożliwia to. Nie możemy w niego strzelić, bo on jest za wysoko. I wam pokażę zresztą. No, więc nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić. No i co? Jedyne co nam zostało tak naprawdę, z tego co widzę dookoła, to pójście do miasta. Wam zrobiłem już zdjęcie. Muszę pamiętać, czemu zrobiłem zdjęcie, a czemu nie, bo robię potem wszystkiemu dookoła zdjęcie. Kanał główny. Let's go! No, powiem wam, przepięknie. Moglibyśmy zrobić sobie teoretycznie. O, super. Ogólnie tak. W tamtym miejscu mamy wyścigi. W tamtym miejscu mamy ogólnie miasto, do którego możemy wyjść. Moglibyśmy zrobić w sumie teoretycznie detour mały dzisiaj. A mianowicie właśnie tam. Albo na wyścigi. No albo tam na Czarną Wyspę. Możliwości jest dużo, czasu jest mało. Także, wiecie co? Zróbmy to, co mamy zrobić dzisiaj. A potem, jak zostanie trochę czasu dzisiaj, faktycznie, to będziemy się martwić, co byśmy chcieli zrobić. Okej? Okay? Pasuje? Fajnie. Mi się wydaje, że jeden wyścig na koniec odcinka każdego nie jest zły. Tam też nie możemy jeszcze płynąć. Tam jest ogólnie. Tam jest. Nie, tam nie, 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 nie. Tam nie jest Slaughter House. Nie, nie. W innym miejscu jest Slaughter House. Okej. Okay. No i tak, ta muzyka. O mgy. A też nie możemy jeszcze płynąć. God damn it. Traitors from the Iris Network have landed somewhere on Hillis. Large reward for any information. Any information. Okej, okay, czy my tu mamy coś, co by nas interesowało? Czasami jak się podpływa do tych barier, to coś tu może wyskoczyć nam, wiecie? Coś tu może się pokazać, jakaś kreaturka właśnie. Dlatego ja jestem na tyle skłonny, żeby tutaj trochę poeksplorować i ja po prostu nacieszę się tą grą. O mój Boże, taka jest nie dość, że śliczna. Co to było? Czym się absolutnie, czym się zdawało? Nie dość, że taka jest absolutnie śliczna, to granie w nią to jest czysta przyjemność. Co mamy tu mamy? What the hell? Mogę temu zdjęcie zrobić? Mogę. To jest jakiś gatunek. Teratosaurus Imperator. Kurwa. Good work. 2000 za to, panie, jak się opłaciło tutaj przyjechać. Jeszcze dwie kreaturki będziemy mieli perełkę do naszej dyspozycji. Pamiętajcie, że u mama go opłaci się właśnie perełami. Więc no. Okej, tu mamy zrobione. Odkryte wszystko. Kompas mówi nam wyścigi w rzeźni. A to jest Slaughterhouse jednak. Okej. Po żądalu. Miasto wyścigi w rzeźni. Tutaj? A, dobra, tu jest zablokowane, tu nie przejedziemy sobie. Dobra, dobra, sorry, sorry, już. Już stąd jadę. Ja czy moglibyśmy tutaj po prostu tak bokiem, ale pewnie. O, widzicie?
Nie, nie damy rady. Pilnują nas, nie ma co. Pilnują nas tutaj wszyscy dookoła. Tu mamy płynąć na czarną wyspę. Ale ja cały czas... O, jest tutaj coś pod wodą. A to są te ryby, dobra. Bo tyle, bo zrobiliśmy już zdjęcie. Ale fajnie, że jak staniemy sobie w miejscu przy nich, to one wyskakują faktycznie. Wow. Tutaj już ten, zabrany, okej. Tutaj my płynęliśmy, tutaj robiliśmy zdjęcie temu szkieletowi całemu. Nie muszą być gatunki żywe, jak widzicie. Dobra, więc czarna wyspa, nadchodzimy. Hell yeah. Nie będzie nasz pierwszy boss. Oho. Ważna sprawa. Mhm. Oho, co tutaj się dzieje? Dobre. Kim pan jest? Pan poczeka chwilę, muszę zrobić sobie zdjęcie ptoka. A, halo, przecież zrobiłem. A, zapisany już gatunek. Okej, to zmywa w sumie. Zrób świńskie zdjęcie z Page'em w roli głównej. What? Okej, dostałem osiągnięcie, nie wiem za to. Dobry. Hello, Miss Jade. My employer, Mr. de Castellac, like all the inhabitants of Hillis, wish to see an end to this war. The Alpha sections claim to be pushing back the Doms, but they're hiding the truth from us. The Doms monsters have already invaded every corner of our planet. Two specimens have been spotted at the bottom of this mine shaft. If we don't warn the population, their numbers will increase radically. Mr. de Castellac is prepared to pay a very high price to be able to defuse a picture of a pair of these monsters. This is a very risky mission, and you're free to refuse. Well, Doms aren't exactly our best friends. Tell your boss he'll have his picture. All right. No dobrze. Jade jest pewna siebie. Zobaczymy, czy uda nam się te kreaturki sfotografować faktycznie. Dobra. Więc, no to kontynuujmy. Okej, samca i samica na tym samym zdjęciu. Dobra, got it. Masz to, mordo. Ogarniemy ci to. Idziemy pewnie na bok tutaj, ponieważ tutaj mamy takie kreatury do sfotografowania. Astacus Erectus. Perfect. I'll add it to the list. Jeszcze jedna kreaturka będzie mieli dodatkową perłę. Dzień dobry, będziecie mnie bić? Wyglądacie jak takie przerośnięte, takie mega zajebiście dziwne modliszki. No ale okej. Okay. Co my tu mamy? A to jest dopalacz do naszego tego. Okej, okay, to się przyda. Poza tym nie mam tutaj narzędzia, także musimy tu przyjść jeszcze z naszym narzędziem, jak będziemy już mieli łaskawie. Tutaj chyba nic jeszcze nic nie ma. O! Wyzwanie ukończone! Dziękuję ci, Ubisoftie. Czy mi zasłaniasz pół ekranu po raz kolejny? Czy my mamy to sfotografowane? Mamy. Tak chyba fotografowaliśmy w tym, w naszym... naszym domku, znaczy na Talenii Morskiej. Miałem trochę laga. To też chyba tam właśnie. Dokładnie. Na górę wejdziemy. Let's go. Mnie podrzuci może? Halo? Nie? Okej. Okay. Coś mi się kojarzyło, że może mnie tam na górę podrzucić, no ale... Może jednak nie. Nie, no coś mi się kojarzy, poczekajcie. Poczekajcie, bo coś mi się tutaj kojarzy. Okej. Okay. Nie tu! Świnio! Okej. A może ja się kojarzę? Przyjdziemy tu jeszcze. Przyjdziemy tu jeszcze, bo mówię, ja nie pamiętam tej gry tak idealnie. Pamiętam początek mniej więcej dobrze. Ale dalej... Im dalej w grę, tym będę mniej pamiętał, także... Także no. Dobra, ciebie mamy... Jade? Come on over here, will you? I gotta tell you something important. No. Now may be a good time to show you my latest invention. 2 years of work under the utmost secrecy. The outcome of a life's work. My little marvels, the jet boots. Oh. They run on homemade biocarburet.
Here's the pocket of pressurized methane. And here, in the soles, are the two turbo reactors. All you have to do to fire them up is contract your abdominal muscles. It's the transportation of the future. I'm waiting for your signal, Jade. No, dawaj. Oj! Mój Boże. And there you have it. Cool. I po tym wszystkim cool. Nic więcej. If you want another demonstration, just let me know. I patrzcie teraz. Let's go. I boom! Wow, why were you hiding that from me? Oh, I still had a few bugs to work out. Don't change a thing. It's perfect. No, także ogólnie w tej grze będziemy musieli właśnie wykorzystywać różne postacie w różnych miejscach i umiejętności specjalne właśnie typu to, co widzieliście przed chwilą. Więc no. Tak to właśnie wygląda. Będzie to wszystko interesujące, żeby poodkrywać wszystko. Ach, to będzie tak super. Mine, kopalnia przed nami, co? Dobra, patrzcie teraz to. Mógłbyś? I pyk. Yep, but be careful. They start glowing when you get them mad. Tak, to są takie wybuchowe rzeczy i to możemy sobie natalować, gdzie chcemy tym strzelić. I dzięki czemu udało nam się tutaj zrobić to i przejść dalej. Z tego są jednostki, jak pamiętam, i to całkiem dużo ich. Tak jest. Teraz dopiero? Banki Jelki płaci 5 jednostek za każdy kryształ materii. Był karudy. I will transfer it to the suite to the bank. They pay mucho units for each crystal. Brawo. Brawo, Jade. 5. Super. A mi się wydawało, że tego było więcej, no ale no nic. To w ogóle wygląda ładnie. Cool, cool, cool. I teraz oświetlenie, jak się wyciąga naszą broń właśnie, to ona świeci. I oświetla naszą postać, to wygląda fajnie. Co byś chciał? Zobaczymy. Może akurat będzie. Dobra, potrzebujemy cię, Paige. Przejdź tutaj, świnio. Potrzebujemy cię. There we go. Pięknie. I te jednostki teraz nie przelatują niestety, także musimy być szybcy z tym. There we go. I tak się w tej grze zarabia właśnie, na takich jednostkach. Zajebiście. A nie, potrzebujemy cię jeszcze. Page, 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 page. Chodź tu. Tutaj. Przyjacielu. Halo? Tylko dziwnie chodzi w ogóle. Przyjdziesz tu? Dziękuję. Co za typo? Uważaj! There we go. Dobra, i tu musimy uważać. Bo jak tu wejdziemy na górę. There we go. Jest i nasz pierwszy, to jest pierwszy wojak nasz. O ty! Mamy go! Kroszaks, nie wojaks, przepraszam. Kroszaks, don't go near them, whatever you do. Okay, your role is finished. There we go. Good. I'll transfer a pearl to you, Jade. And I'll recharge your film. Zajebiście. Mamy 3 perły na koncie aktualnie. Yeah. Jest napisane faktycznie po kolei, jak zebraliśmy te perły. O, kozak. Dobra, chodź tu, Boraksie, ja ci pokażę, gdzie jaki zimują. No chodź. I tak się charge'uje na nas właśnie. Tu możemy go tutaj załatwić. Koks. What was that? Krotax. There'll be more nearby, Jade. They usually attack in groups of 2 or 3. Poczekajcie. Coś pominąłem, przepraszam bardzo. Tutaj mamy mapę. I możemy zrobić jej zdjęcie, dzięki czemu nam się doda ta mapa do naszej mapy.
O tym zapomniałem. Mamy właśnie, widzicie, mamy piętra tego samego miejsca. Potem będziemy mieli wykrywacze pereł, zwierząt i czytniki właśnie płyt, więc będzie nam wszystko łatwiej zbierać. A aktualnie musimy się zdać na moją pamięć i w sumie poza tym bardzo niewiele. Poza tym. Okej, okay, także nasz pierwszy kroszak, pierwszy z wielu, pokonany. No i co? Trzeba kontynuować teraz. Nie z tej strony, Jade, tylko z tej strony. Dziewczyno, no. There we go. Hold your horses, good lord, you'll bust a gut. O, ja coś o tym wiem niestety, mój drogi, ponieważ ja miałem przepuklinę. Oj, miałem niestety, to nie jest nic fajnego. Au, ty! Typie! Co ty robisz? Dobra, tutaj musimy teraz to obniżyć. There we go. Widzę, że Paige idzie beze mnie. No nic. Ciśniemy do przodu. Szyb pomocniczy. Coraz bliżej się zbliżamy do tego naszego pierwszego bosiora. Au! Jezus! Pieczony ten. Mamy. Meduzę małą. Ja, i przy okazji bardzo niebezpieczne. Znaczy może nie jakoś bardzo, bo na Akita schodzą, ale niebezpieczne, bo ja wiem krzywdę. Tu jest duża meduza. Duże nie, małe, małe są tu dziutkie, fajne, ale małe, duże. A duże już uważaj. To jest też roślina. Tfu, zwierzę. Magnificent. Ordinarily, Alicia's live in the water. Ukwiały. I teraz sobie zdałem sprawę, że wiecie co? Cofniemy się na sekundę. Jeżeli możemy, możemy na szczęście. Cofniemy się na sekundę. Ponieważ wydaje mi się, że to co biliśmy, żeby jednostki dostać, też jest do sfotografowania, wiecie? Tak mi się wydaje, więc wolę się cofnąć, upewnić, zobaczyć. Właśnie to. I chyba tu też nawet. Tak. Właśnie, czemu ja to pominąłem? Dlaczego? Stupendous photo, Jade. Thanks. Okej. Okay. I to. Czemu ja zapomniałem o tym? Be careful with those mutant anemones. Prawie 10 koła na koncie. Damn, jeszcze 3 tylko i będziemy mieli kolejną tą. Kolejną pełę. Jesus. Okej. Okay. O, a tam... O, Boże Święty, prawie spadłem. Jak tam się w ogóle dostać? To jest moje pytanie. Cześć, Paige. Cześć, cześć, cześć. A czy tam się da dostać już teraz? Nie, potrzebujemy. Okej, potrzebujemy narzędzia właśnie. Z miejsca, do którego właśnie idziemy. Okej. To wszystko już wiem. Idziemy do meduz, do kroszaksów i do innych takich wynalazków. Nie mogę użyć tego? Mogę, okej. Bo tutaj mamy jeszcze to. Tylko że teraz nie możemy temu zdjęcia zrobić akurat. Wszystko się ogólnie respi z powrotem. Często jak wychodzimy i wchodzimy z powrotem do już tych miejsc. Jestem, byłem przekonany, że tu mam dole też i da zrobić zdjęcie, no ale najwidoczniej nie. Dobra, to uwaga, lecimy. O, ambush, ambush, ambush. Przepraszam. Przepraszam. Celowałem w meduzę. Byłeś ten, friendly fire. To musimy się meduz pozbyć, wtedy się pojawią ten. Znaczy, zaatakujemy na sobie kroszaksy. Widzicie? Atakują. Dziady. Czasami trzeba pomagać tą postacią, jak będą mieli problemy. O! Na przykład, idealny przykład ku temu. Łatwo to może samo się dzielicie. No, chodź. Jakieś były znacznie cieszy do pokonania. Nie wiem, co się stało. Ja po prostu pozbijałem się, czy to. I tak możemy przeciwnika też przeciwnika. Wysłać, że tak powiem, w ten sposób właśnie, co przed chwilą pokazałem wam. Także można upić skurwysyna innym skurwysynem. Ktoś tu jeszcze jest? No, wszystko. Byłem przekonany, że temu da się jeszcze zdjęcie zrobić. No, ale może... Boże, ja źle pamiętam. Nieważne. Idziemy. Let's go. Chodź, przyjacielu. Muszę przestać tą wodę pić. Zawsze piję coś, jak nagrywam. Strasznie mi wysyka w gardle, nie wiem dlaczego.
że jakieś wokale czy coś muszę wziąć, żeby było ok. Nie mam pojęcia. Jeżeli macie jakieś pomysły, które mogłem zrobić, wziąć, użyć, żeby takie gardło nie wysychało podczas właśnie nagrywania i mówienia, byłbym przeszczęśliwy, dajcie znać, jeżeli macie jakieś pomysły, czy jakieś sprawdzone sposoby, czy może znacie kogoś, kto używa właśnie czegoś, co mu pomaga, bardzo bym z tego powodu szczęśliwy. Czemu tu jest sklep? Starkos restores one heart of your energy. I mean, kupię, no bo ja tu nie wrócę już zbytnio do tego sklepu. Słyszałem za pierwszym razem. Dzięki. Dzięki, mordo. Tak, no i ja zawsze czyściłem te sklepy właśnie głównie z jedzenia, żebym miał właśnie na przyszłość leczenie. No nie, widzicie, mamy 2 kebabsy, 10 Starkosów, także myślę, że jest naprawdę elegancko. Tutaj coś jeszcze chyba było. There we go, kebabsy schowane. Give me that. To palac schowany, okej. Okay. Tutaj coś jeszcze? O, proszę, mamy narzędzie właśnie, którego potrzebujemy, żeby przez siatkę się dostać. Ale co my tutaj mamy? O, kujna. Kod? Tu? Czekajcie, tutaj coś jeszcze było do sfotografowania. Coś mi się kojarzy, poczekajcie sekundę. Coś się pojawiało tutaj chyba. Wiem, że też niektóre kreatury w grze pojawiają się w nocy. Nie tylko za dnia. Ale coś mi się kojarzy, że w tym miejscu było coś do sfotografowania. Albo się mylę. Ha! Ja cię w ogóle mam? Nie! O, proszę bardzo. Thank you, Jade. Flies are unjustly disliked. No są znienawidzone, no bo są jakie są, no co mam ci powiedzieć. Okej, tutaj nic nie ma. Tu jest kod do prowadzenia. To dziwne. Może ten kod do znalezienia gdzieś jest? Ha. A to mnie teraz gra zbiła za gwostkę. No dobra. Here, I'll leave this to the expert. Wow! A Bronco D53, equipped with cutting hammer. Oh, that's for me. Nice. Mamy narzędzie. O właśnie, nie, są przyszliśmy. Open your eyes. The Alpha sections are the accomplices of the Doms. Join the Iris network. Okej, czyli jest jakiś ruch oporu, strzelam. Ja rękę sobie tam uciąć, że w tym miejscu pojawiało się coś, tak wiecie, tak mega zajebiście specyficznie, że tylko w jakiejś po prostu, w jakiejś sekundzie tylko, nic więcej. Nie wiem, może ja jakiś krzywy jestem. Jak coś, to wrócimy tu, zrobimy temu zdjęcie i tyle. The Midas touch. No mercy for grids. Where did we see the other one that looked like this? Ta muzyka. Sorry, że ją przejwałem. A, już robiłem to zdjęcie, okej. Okay. Także zawsze trzeba się rozglądać. W każdym momencie może być jakaś kreatura, której trzeba zrobić zdjęcie. Za każdym razem. Trzeba się zawsze rozglądać. I meduzy po raz drugi. Ambush! Naprawdę, kiedyś tutaj było naprawdę ciężko. Mówię absolutnie poważnie. Teraz... Tutaj się schodzi. Gdzieś się tu schodzi? A, starzyta kopalnia. Czy tutaj mamy zejść? Czy to jest... Inne miejsce A... Fuck. Okej, stąd przyszliśmy. Okej. Czaję. Zrobię te meduzy, czy nie? Tak. I tak właśnie można nabijać pieniądze w tej grze, tak by the way. Nie za szybko, ale da się. Więc to jest taki... protip dla was. Nic się nie zmieniło w tej kwestii z tego co widzę, więc... Dalej można pieniądze nabijać w ten sposób. Ale my nie będziemy tego robić. Mógłbym tutaj siedzieć i po prostu nabijać miliardy tych pieniędzy, ale po co? Po prostu po co? I tak mamy dużo. 10 tysięcy? To jest bardzo dużo. Okej, okay. Teraz możemy przejść właśnie tutaj, gdzie chcieliśmy przed chwilą przejść i nie mogliśmy, mianowicie tutaj.
Okay. I Paige to może otworzyć. Little lady. O mój Boże. Elegancko Paige, bardzo ładnie. Mamy powiększenie zdrowia. By one heart. 1500, ale warto. 5 serc mamy, panie. Naprawdę warto te pieniądze zbierać, jak najwięcej ich i wydawać na jedzenie, na powiększenie zdrowia. To naprawdę nam odda w przyszłości. Już zresztą oddaje. Więc no. Tutaj przechodzimy bokiem, na spokojnie. Paige tu nie przejdzie, bo jest za gruby. Tam się boi. Criminy! You mind your P's and Q's, little miss. You'll rest a baby, Jade. You'll give me some of those PA1s. I'll be a burden to you. Tak, on właśnie mówi, że wszystkie te PA1, te powiększenia zdrowia, które zbieramy, zbieramy dla siebie, a nie zbieramy, nie dajemy mu czegoś żadnego. I dopóki mu nie dajemy, będzie ględził i mędził, ale on nie umrze, więc nie ma sensu, żeby mu dawać to, więc... Musimy się przeprosić z tym, że będzie tak ględził, ale zaufajcie mi, że nie ma po co mu dawać tego. Kompletnie. Już straszną chypę mam, Jezus. Od tej wody. Oho, kroszaksy, super. To trzy aż tym razem. Patrzcie to. I pyk. Zapomniałem to tak kompletnie. Sorry, Paige. A Paige poradzi sobie? Boże, co mnie tak atakuje dziwnie? No chodź. No. Udało się. Don't mention it, you old fart. Let's get a move on. I got a feeling the best is to come. Stary pryku do swojego wujka chyba? I guess, jeżeli pamiętam dobrze. Let's go. Nice. You gotta open it for me, Jade. Albo to było w tym miejscu. Poczekajcie. Poczekajcie, ja się nie poddam. Ja coś serio kojarzę. Ja coś naprawdę kojarzę, to nawet nie jest żart. A może faktycznie kojarzę źle? I don't know, man. Może faktycznie, w ogóle zapisywanie gry jak na konsoli, tak typowo. Ciup. Good day, ma'am. Candygram. Let's go. No ty sobie to przecinaj. Ja się jeszcze na szybko dookoła zajrzę. A właśnie. Tak. I tutaj on wyjdzie, bo jest ciemno. There we go. Mamy to. Widzicie? Dobrze pamiętałem. Planers detest the light. It's rare that they come out of their lair. Jeszcze coś pamiętam. To nie jest tak, że nie. Jeszcze pamiętam to nieco. Jest dobrze. Jeszcze z moją głową. O! Już miałem na... Już się zacząłem bać pomału, nie? Że... Kurwa, czy ja pamiętam dobrze faktycznie? Czy może... Czy mi się powaliło coś? Ale nie, pamiętam na szczęście dobrze. Tylko miejsce, gdzie lubiałem, to łatwo ogólnie spaść. Chciałem to temu zrobić zdjęcie, to oczywiście nie zdążyłem. A tu zajdę, ja będę miał kroszaksy za chwilę. O nie, to są te dziady! You want white or wheat toast with your omelet, Miss Grace of an Ox? Zawsze jakoś nie lubiałem tych byków. Zawsze one wydawały się, wiecie, takie niefajne. Hippie wydawały się strasznie. I dalej w sobie są, nie zrobiłem mu zdjęcia. God damn it. Zaraz mu zrobię zdjęcie. Luzik. Jak wyskoczą kolejni. O właśnie. Cześć kolego. Pali Nurus Rupestris. Incredible. There are still polynerises in the region. To są komary, tyś komara widziała? There we go, kolejna rolka ci się skończona. I'll
I'll transfer a pearl to you, Jade. And I'll recharge your film. Thanks. 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 A nie, nie po kolei, okej. Okay. Dobra, czyli mamy dwie tutaj nieznalezione jeszcze, ciekawe. Ło! Ola, o, 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 o! Gdzie to musimy zrobić z nimi? Uderzy się... A nie, nie, nie uderzy się. O, dostałem pierwszy raz w tym, w tej serii. O nie, wiecie co? I to jeszcze od nich. Absolutnie się nie zgadzam z tym, absolutnie. Do widzenia! Prosto w jednostki. Ciebie też musiał do jednostki wykorzystać. Okej, okay, w ten sposób, there we go. Chodź tu, kolego. O nie, przepraszam, nie chciałem ciebie. There we go, udało się. I didn't realize your players came equipped with the club option. Model D53, my little lady. Slices, dices, and pounds. Mhm. Dobra, ale gdzie jest ta muszla, która tu była? O właśnie. There we go. My mathematic colleagues are fascinated by nautilus shells. Nautilus shell. Cox. Kolejno mamy zębatkę do przekręcenia. Czy coś tu jeszcze dookoła mamy? Zawsze wolę się porozglądać, żeby się nie wracać już w żadną lokalizację. Tu możemy sobie wejść na górę. Z tego co widzę. I tu właśnie mamy kupić kebabsy. No, chęć. Starkos restores one heart of your energy. Bardzo powoli działa, no ale cóż. Okej, okay, tu mamy to. Tu w ogóle możemy przejść jakkolwiek? Czy już po zawodach żeśmy tam przeszli jakkolwiek? Tam jest zapis tego co widzę, więc tu tam musimy chyba iść później? I guess, chyba że musiałem uderzyć ten. Jednym z tych właśnie bombi, z którymi walczyliśmy. To i obalić to. Nowy znajomy? O kim ty mówisz? O kim ty mówisz, Paige? Opla. No? Halo? Jade? Jade? No, dziękuję. What the fuck? Dawałem kokę do góry, to musiałem dać w bok, żeby ona weszła do góry. To jest trochę... chyba bez sensu, no ale okej. Okay. A temu zdjęcie nie. Temu zdjęcie nie, dobrze. Okej. Ło, Jezus. Pięknie. Możemy iść dalej. I tutaj mamy. Tutaj mamy naszego bossa, jak widzicie. To po czym teraz idziemy, to jest nasz boss. Takie akurat jaja. To są te właśnie stwórki? Musimy dwa naraz. There we go. Jak tylko będziesz mieć zdjęcia tych potworów w domu, wyślij do pana de Castellaka. Tylko że... to nie są dwie kreaturki. No o. O o. To jest jedna duża kreatura, a to były jej oczy! Oh, brother! I on ma pejłę na głowie, nie wiem czy widzieliście. Okej. Okay. Pota. Pterolimax gigantea. Pterolimax. It's one of the Dom's creatures. Aha, 3000 za niego. Jesus. Okej. Okay. Jak się walczyło z nim? Okej, okay, dostał. I teraz go mogę tłuc. Okej, 3 razy dostał, okej, spoko. O Jezu, co ja robię? Dobra, ty na mnie galerę tutaj wystawiłeś, kolego? Absolutnie. Dobra, okej. I teraz się pojawi znowu. My używamy naszego wujka, tych butów. A pokaz mi jest absolutnie prosta. Aż dostał 6 razy, czyli w sumie 10.
sumie dostał 10 krosiaksy teraz wysłał. No muszę tu pulików porobić trochę. Chodźcie tu. Kurczybyki. No, 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 no. Ja wam dam. Mogę tylko, że tylko się bagują, albo ja tak się poruszam, że one się bagują, bo ja powinien stać obok mnie cały czas. Ło, jakie kombo mu sobie, widzieliście to? Okej? Okay? A jest kroszak jeszcze jeden, okej. Okay. Okej, okay, to go nie sięgło ewidentnie. Odejść, bo go chcę utłuc, właśnie. Dobra. Część tej jednostki na razie. Trzeba jego ubić. Dążymy? Damy radę? Nie, jeszcze, okej. Okay. Jednostki tutaj są, czy znikły? Akurat znikły, jak tutaj przyszedłem. God damn it. Okej, okay, co on teraz robi? O nie, kolego. O nie, 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 nie. O nie, to wygląda jak boss w Fable trójce, nie? Tak typowo. Jak Reflux na pustyni Krenów. Przynajmniej takie mam, takie mam nawiązanie w głowie. Wygląda podobnie. Okej. Okay. Dawaj go. Bardziej w końcu? Jeszcze! Okej, okay, no dobra. To się jeszcze trochę potłuczemy. O nie, 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 kolego. Ja nie chcę zostać przysmażony. Nie chcę zostać zniszczony. Jeszcze mi życie miłe, okej? Okay? Trzeba było nas nie atakować, bym ci tylko zdjęcie i bym wyszedł, okej? Okay? Tyle w sobie chciałem. Jedyne co chciałem tutaj z tego wszystkiego to zdjęcie, więc... No, tyle mam do powiedzenia. Typiarzu. Teraz zaczyna być ten... Weak. Aha. To tyle? Aha, to jest trochę antyklimatycznie. O! Damn. Not bad for a little girl and an old ham. We did it, Paige. Not bad for an old fart. Ewa. Yeah, baby. Kolejna perła w naszym posiadaniu. W sumie perła mamy 5 do wykorzystania. Kozacko. If you ask me, there's something fishy about this. Monsieur de Cadillac. De Cadillac? O, ale... Congratulations, Miss Jade, you have. Hold it. I got a bone to pick with your boss. Mr. de Castellac never really existed. I think I owe you some explanations, Miss Jade. No, ewidentnie. Ale tak to będziemy musieli się wrócić, okej. Okay. Bo on nas teraz zabierze, a my chcieliśmy jeszcze tam... tą kratkę przeciąć. Chyba, że nas zabierze na sam początek. Nie, zabierze na sam początek, okej. Miss Jade, you have brilliantly succeeded your situation test. Situation test? Yes. Please forgive this little charade. My name is Han. I'm a member of the Iris Network. The Iris Network? The Rebel Organization? Yes, the Rebellion. Fighting against a threat that no one knows exists. Hmm. If nothing is done, the entire population will be destroyed. With the help of the Alpha Sections, we can push back the Doms. The Alpha Sections are not exactly what you believe them to be. They capture 10 people for every one that they save. The Alpha Sections have been defending us for years. They take care of the wounded, push back the Doms' attacks. That's exactly how they cloud your suspicions and gain your confidence. Hmm. They suck the lifeblood out of our planet exactly as they've done to hundreds of others. The Hylian government didn't have the time to react. They were completely overtaken, but we can stop the Alpha Sections. How exactly do you propose we do that? They are completely aware that an uprising of the population would spell catastrophe. Bring the proof of this conspiracy to the people, and victory will be ours. More than ever, Jade, the Iris Network needs people like you. Help us fight the good fight. Hmm. If you decide to join us, rendezvous at the Akuda Bar. Ask for peepers. You're free to choose your side, Jade. Did you say peepers?
Mm-hmm. At the Akuta Bar. Be sure to remember the password. Safe and sound in its shell, the precious pearl is the slave of the currents. Security measure? Discretion is the key. Oh, by the way, I almost forgot your reward. Hope to see you soon, Miss Jade! Jaka to była nagroda? Just what does Miss Jade think about all this hoop nanny? If there's a way to stop this war, we can't let it pass us by. 3000, spoko. Pan Han. Dzięki, panie Hanie. To później. Na razie idziemy sobie tutaj, ponieważ tu mamy jeszcze jedną rzecz do zebrania i trochę dalej tutaj, konkretnie w tym miejscu, mamy do zebrania właśnie to. Tylko jak to kurwa się zbierało, ty? Chyba, że... dobra, już wiem. Musimy iść. Myślałem, że tam jest kreaturka na górze, ale nie, tam się idzie, żeby zebrać ten. Dodatkowe zdrowie na to wychodzi. Teraz możemy tutaj przejść faktycznie. There we go. Teraz to możemy przeciąć. Czyli następny nasz przystanek to jest właśnie bar Akuta w mieście. Oj, ten bar jest mega fajny. No i there we go. Wszystko co chciałem tutaj zostało zebrane. I think. Tak mi się wydaje, że tutaj zebraliśmy wszystko co mogliśmy. Tak mi się wydaje. Także oficjalnie możemy tutaj przyjść, zapisać sobie naszą grę. No i w następnym odcinku wybieramy się do miasta już oficjalnie. Do baru Akuta. Zrobimy sobie może jakiś wyścig, jeżeli uda nam się jakkolwiek tam w ogóle się dostać. Nie wiem, czy tam się dostaje od razu, czy tam trzeba było trochę gry przejść, czy nie. Ale w każdym bądź razie to był właśnie drugi odcinek z tej gry. To było na tyle na dzisiaj. Odcinki z tej gry będą długie. Będziesz, bo to wszystko jest dla mnie, ja mam żyć, nie ty, okej? Okay? Może jestem chamski, ale wiem jak ta gra działa. Także tak, to był drugi odcinek z Beyond Good and Evil, mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. Jeżeli tak, dajcie znać. Odcinki, tak jak mówię, będą z tej gry długie, ponieważ no, innej opcji nie ma. Widzicie jaka ta gra jest duża, rozległa i tutaj do roboty jest, także no. Dziękuję za oglądanie, w takim razie trzymajcie się do następnych odcinków z Beyond Good and Evil. Trzymajcie się, pa pa.